Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Przemysł motoryzacyjny doświadcza ogromnej przemiany, która zdarza się raz na 100 lat. Piramida filozofii Toyoty to nasz drogowskaz. Zasady Sakichiego Toyody to nasze DNA. Toyota Way to wartości, które stosujemy na co dzień. Naszą misją jest wytwarzanie szczęścia dla wszystkich. Realizujemy ją poprzez dostarczanie mobilności. Nasze korzenie pozostają niezmienne, a my dostosowujemy się do nowej ery, ery mobilności. Dobra, nie, bo chciałam tak za dużo. Dobrze, bo ja mam już taki mętlik w głowie. Ja go nie widzę prawie. Idziemy? Przygotowuję kawę dla wszystkich, zanim rozpocznie się przerwa, bo wtedy mają więcej czasu na odpoczynek. Kiedy dostaję zadanie, zawsze pierwsze co, to zastanawiam się, jak wpłynie to na moich ludzi. My children ask me many ways. Why, papa? Why? So at work doing same, be curious. Kiedy jestem na linii i rozmawiam z ludźmi, jestem w stanie lepiej poczuć, co się dzieje, no bo to ludzie lepiej wiedzą, co się dzieje. Po prostu ich słucham. A ja wdrażam kaizeny, poprawiam ergonomię i wtedy pracuję się lepiej. Zacząłem biegać jakieś 8 lat temu. Teraz mam na koncie już 9 maratonów i zaraziłem bieganiem swojego kolegę Bartka, który zresztą za mną wygrał. Jestem silną kobietą. Jak mi coś nie pasuje, to zmieniam, tak? Tworzę kaizenę, przyniosłam lusterko na linię. Gdy zakładam tłoki, to widzę ich oznaczenie i wtedy dobierając stworznię, po prostu się nie pomylę. Szkole nowych pracowników zwykle zaczynam od 4S, bo to nam pokazuje wszystkie nieprawidłowości. Nauka jest wtedy prostsza i łatwiejsza. Fascynują mnie nowe technologie, ale wiem, że gdyby nie ludzka wyobraźnia, ten świat by nie istniał. Ścigamy się z chłopakami na rowerach. To najbardziej pokazuje, w jakiej jestem kondycji i formie. A jak idzie źle, mówię do siebie: Marta, ty nie dasz rady? Dociskam pedał. W końcu każdy z nas kocha rywalizację. Wszystko, co robimy, jest ważne. Praca każdego z nas jest ważna. Mamy fajną atmosferę, mamy fajnych przełożonych, dlatego lubię tu przychodzić. Dla mnie Toyota Way na co dzień to wyrażanie wzajemnego szacunku oraz dziękowanie za każdą pracę. Duże dziękuję. Dziękuję. Arigato. Dziękuję. Arigato gozaimashita. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.